Serdecznie witam wszystkich radnych, pana burmistrza, pana czarnika, sołtysów, pana dyplomata i panią Monikę, wszystkich obecnych na tej sali. Stwierdzam, że na ustawowy skład 15 radnych, obecnie 12, czyli że rada jest radna do podejmowania uchwał. Czy są uwagi co do porządku obrad? Stwierdzam, że nie wpłynęły żadne uwagi co do porządku poprzedniej sesji, w związku z tym podaję do głosowania. Adamczyk Kamila. Jestem za. Bara Stanisław. Za. Błaszczyk Renata. Jestem za. Zędrowski Piotr. Za. Kwaśniewski Wiesław. Za. Witwin Joanna. Jestem za. Kupatowska Jadwiga. Jestem za. Kupatowska Maria. Jestem za. Kupoda Arkadiusz. Jestem za. Tomomiro Szpiegu. Jestem za. Świera Magdalena nieobecna. Sędziej nieobecny. Zędrowski Jan nieobecny. Łycik Kalina. Jestem za. Rona Magin. W głosowaniu brało udział 12 radnych i wszystkich zaprzyjętych protokół z poprzedniej sesji. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Poproszę teraz pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwały radnych. Wysoka Rado, na sesji w dniu 26 lipca 2021 roku podjętych zostało 7 uchwał, a ich realizacja przedstawia się następująco. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Uchwalone zmiany zostały wprowadzone do budżetu przez skarbnika. Kolejna uchwała dotyczyła zmian w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Pieszyca. Uchwała została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i poza tym nie wymaga składania sprawozdania z jej realizacji. Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Pieśnicy. Uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Pieśnicy przy ulicy Stawowej. Realizacja uchwały znajduje się w fazie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży. Po upływie odpowiedniego terminu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości. Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Realizacja uchwały podobnie też znajduje się w fazie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży. Po upływie odpowiedniego terminu zostanie sporządzony protokół uzgodnień z nabywcą, który będzie podstawą do przeniesienia własności aktem notarialnym. Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie na rzecz najemcy w Drówni. Realizacja uchwały również znajduje się w fazie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży. I po upływie odpowiedniego terminu zostanie sporządzony protokół uzgodnień z nabywcą, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego. Kolejna uchwała związana z tą poprzednią, to dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy. Uchwała będzie wykorzystana przy sporządzeniu protokołu uzgodnień z nabywcą i przy zawarciu aktu notarialnego. I ostatnia uchwała dotyczyła również wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym. Uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości w Pieśnicy na tzw. terenach inwestycyjnych. Realizacja uchwały znajduje się w fazie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży i po upływie wyznaczonego terminu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony za sprzedaż tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania do burmistrza, to bardzo proszę. Czy są pytania? W dniu dzisiejszym miało odbyć się spotkanie z przedstawicielem WKU w Kielcach, panem radnym Tomaszem Olszewskim, ale w piątek do gminy przyszedł telefon, że to spotkanie nie odbędzie się, natomiast będzie to inny sposób terminu. Także w tym momencie punkt ten odpada. I przechodzimy do następnego punktu, informacja z wykonania budżetu. Wszyscy państwo radni otrzymali informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Z tymi informacjami zapoznała się Komisja Rewizyjna Budżetowa, wydała opinie pozytywne.
Posiadamy też opinię regionalnych podatnikowi w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Wieszyce za pierwsze półrocze 2021 roku. Czwarty skład orzekający, Ireneusz Piasecki przewodniczący, Iwona Kudła, członek i Wojciech Przewodniczący. Na podstawie artykułu 13 punkt 4 oraz artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych uchwałach rachunkowych po zbadaniu w dniu 13 września 2021 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze 2021 roku postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Wierzchnica za pierwsze półrocze 2021 roku. Uzasadnienie. Informacja miasta i gminy Wierzchnica o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Pierwsze, opracowana została przez właściwy organ szczegółowości wynikającej z artykułu 266 ustawy o finansach publicznych. Dwa, przedłożona została do regionalnej podatnikowej w Kielcach z zachowaniem terminu wynikającego z artykułu 266 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Trzy, rozpatrzona została przez skład orzekający przy wykorzystaniu dokumentów będących w posiadaniu RIO w Kielcach, to jest sprawozdawczości budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, sporządzonej na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a także uchwał Rady Gminy i zarządzeń burmistrza w zakresie budżetu podjętych w okresie pierwszego półrocza 2021 roku. W oparciu o powyższe dokumenty czwarty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ustalił, co następuje. Wykazane w informacji wielkości zgodne są z przedłożonymi sprawozdaniami oraz uchwałami budżetowymi Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza. Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet miasta i gminy po stronie planu wynosi dochody kwotą 28 008 019,45 zł, wydatki kwotę 31 516 966,45 zł, przychody kwotę 4 308 947 zł, rozchody kwotę 800 000 zł. Wykonanie budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia się następująco. Dochody 13 966 699,62 zł, co stanowi 49,86% planowanych dochodów, w tym strukturalnie dochody własne stanowią 22,47%, subwencje 35,94%, dotacje 35,79%. Wydatki 11 409 905,13 zł, co stanowi 36,20% planowanych wydatków. Przychody zrealizowano w wysokości 3 895 493,53 zł. Rozchody zrealizowano w wysokości 348 tysięcy zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w pierwszym półroczu 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2 556 794,49 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 508 947 zł. Z zapisów informacji nie wynika, aby było zagrożenie wykonania planu dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego.
Wykonane w pierwszym półroczu 2021 roku dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące. Zawarte w przedmiotowej informacji dane liczbowe dotyczące podstawowych wielkości w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu zachowują wzajemną zgodność. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków budżetowych. Oznacza to, że dokonywane były zgodnie z przepisami artykułu 254 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z danych zawartych w sprawozdaniu RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec drugiego kwartału 2021 roku wynika, iż miasto posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 11 352 000 zł dotyczące kredytów pożyczek. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych. W informacji ustosunkowano się do zagadnienia egzekucji zaległości podatkowych. Miasto złożyło informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku zawiera omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. Jeżeli Państwo mają pytania, to bardzo proszę. Może swoje uwagi, może nie wiem. Otwieram dyskusję na temat budżetu za pierwszy półrocze. Na pewno budżet dokładnie omawiany na komisjach budżetowej i rewizyjnej, więc w związku z tym pan skarbnik i pan burmistrz tutaj pewne informacje pewnie wyjaśniali. Także, no jeżeli są, to bardzo proszę. Panie Adamczyk, proszę bardzo. Może ja bym prosiła tylko o pana skarbnika, żeby omówił nam tą tabelę zestawienie należności zaległości i nadpłat poszczególnych tytułach dochodów, tą tabelkę mniej więcej. To jest jako dziewiąta strona. No to tutaj mają Państwo poszczególne należności i zaległości z poszczególnych dochodów. Może skupię się na tych należnościach, zaległościach z najwyższych pozycji należności i z tych ukar za ostatnie umowy za podróżę 50 tysięcy, to jest poza przyznana za montaż, czy tutaj jeszcze dostarcza sprawa sądowa, czyli po wyroku było poza odstąpienie od realizacji umowy, czyli była przykłada zapłata kwota 60 tysięcy złotych, to jest spłacane co miesiąc po 10 tysięcy złotych. Dochody z najmu i dzierżawy, kwota 21 tysięcy należności, zaległość 18 tysięcy, to są przede wszystkim dochody należności i zaległości z tytułu czynszów, to czynsze za mieszkanie, jak i za lokale użytkowe. Przede wszystkim to są zaległości, jeżeli mówimy o zaległościach, to są zaległości dla lokali mieszkalnych. Kolejny może z takich wyższych zaległości i należności to jest podatek od działalności w Warszawie Wolnej Karty Podatkowej. Należności 7900, zaległości 6300. To są dochody przekazywane przez urząd skarbowy. Należności z podatku od nieruchomości osób prawnych, należności 727 tysięcy, zaległości 182 tysiące złotych, od osób fizycznych, należności 231 tysięcy, zaległości 78 tysięcy, podatek od osoby prawne 5800, należności podatek od osoby fizycznej, należności 140, zaległości 29 tysięcy złotych. Podatek leśny osoby prawne należności 24 tysiące złotych. Tutaj jest to podatek płacony przez nadleśnictwa. Podatek leśny osoby fizyczne 12 390 należności, zaległości 3900.
duża kwota na rynku, która to oczywiście 5 tysięcy z tego, w tym są również zaległości 36 tysięcy złotych. Obrzędy naliczone od nienależnych podatków, nie zapłaconych w terminie i tak osoby prawne, łącznie to jest 34 tysiące złotych, odsetki od osób fizycznych to jest 14 tysięcy złotych. Duża kwota z zaległości, to są zaległości przy opłatę eksploatacyjnej 136 tysięcy złotych. Należności do oddania na torbach około 24 tysiące złotych. No i tutaj odsetki od opłat, tutaj są przede wszystkim odsetki od zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej 35 tysięcy złotych. Następna dość znacząca pozycja była nie spadły, to są należności z tytułu fundusza inwestycyjnego dłużników. To jest tak, należności 420, blisko 4 tysiące złotych, w tym zaległości 421 tysięcy złotych oraz opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, należności 413 tysięcy złotych, zaległości 48 tysięcy złotych. No tutaj te zaległości, które występują cały czas, prowadzone są czynności egzekucyjne. Wystawiane są upomnienia, wystawiane są które egzekucyjne w Urzędu Skarbowego. Tutaj mam Państwo zestawienie ilości właśnie, jak ta egzekucja w trakcie pierwszego półrocza przebiegała i tak schowny tylko pisze do 30 czerwca wystawiono 70 upomnień, 54 tytuły wykonawcze, te podatek grony leśni i odniosłości osób fizycznych. 10 sztuk upomnień, 6 tytuły wykonawcze, za podatek grony leśni do odniosłości osób prawnych, 4 upomnień, 1 tytuł wykonawczy na podatek do środków transportowych osób fizycznych, 1 tytuł wykonawczy na opłatę eksploatacyjną, 44 upomnienia i 85 tytuł wykonawczy na opłatę za zagospodarowanie osobów komunalnych. 50 zezwań do zawodu na przyszły obrazowe mieszkanie, a wszystkie o wydanie nakazu zapłaty w ilości 10 sztuk. Dziękuję bardzo. Pan Wiecław, tak jeszcze może jedną zawodę, jakby pan ma chciał pani załącznik numer 3, pan zaległości podatkowych. Chyba wszyscy usłyszeli, co najwięcej, to najmniej na tych zaległości, bo my wiemy, ale może są ludzie nie wiedzą, o ile. I tak, w drodze 42 tysiąca, w drugie 7700, drugie rządowa 2300, w drugie 5486, w gminnice 8657, w OLB 7077 zł, w Waleszowa 5600, w Ościnie 6631, pierwszy rank 11608, pierwszy rank 26454, Podskoła 4953, Podlesie 7948, Skrzelczy 16 tysięcy, Skarżnik Równicki 1532, Zdrojnów 3495, Płynie 2332, Wielkie 8660, łącznie na te 160 tysięcy złotych. Tutaj w tym miejscu, w tych zaległościach nie ma podatku od osób prawnych, które są jako zbiorcze, a są podatku osób transportowych, które też są, no nie, nie są przypisane do najbliższej miejscowości. To jest jeszcze kwestia wyjaśnienia, bo może też mieć wiadomo, że tą tabelkę, co tu jest, to są tak zwane podatek od nieruchomości od osób fizycznych, tak? No i na przykład obiekt jedna miejscowość tam dominuje, dlatego że tam jest podmiot gospodarczy. Natomiast to są też miejscowości, które są zakłady wydobywcze, nie wszystkie, niektóre, no, które są jakby nieujęte w tym, natomiast tam zaległości są dużo większe, więc jakby to nie do końca też jest tak miarodajne. No różne są sytuacje, tak? My tutaj
prowadzimy postępowania i też tak, na początku próbujemy ugodowo rozkładać na raty, tak, żeby ich na rękę przedsiębiorcy, bo to nie szukać kogoś zlicytować. Ale w ostateczności też robimy postępowania egzekucyjne za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. No i tutaj już komornicy skarbowi, jeśli jest co zajmie, no to zajmują, chyba że nie ma co zajmie, no to już jest problem, tak? Więc tutaj no, z tą egzekucją podatku no, bywa różnie, tak? Więc na pewno no, staramy się, żeby jak najwięcej jakby to wyegzekować, żeby to na bieżąco. Jest taka informacja wyjaśniająca, tak Państwo to słyszeli kwoty, bo należność, należna tak zwana, czyli dochód należny, to nie jest wymagany, czyli to jest do końca roku na raty zostawane. Natomiast no, problemem są zawsze te zaległości, tak, czyli te są wymagalne, czyli one to są przeterminowane. I tutaj też no, prowadzimy dochodzenie, no, jeśli chodzi o czynsze różne, no to też i na skarbu mówił, robi postępowania sądowe, nakazowe, bo też niektórzy nie mają ten czynsz, a nie chcą płacić, to trzeba ich egzekwować. Także no to też takie są trudne rzeczy, też dużo jest jakichś zaległości, bo opłata śmieci. Tutaj też no, postępowania egzekucyjne za pośrednictwem Urzędu Skarbowego są prowadzone i będziemy prowadzić, no bo to chodzi o to, że no, jak tych pieniędzy nie ściągniemy, to pozostali muszą za to zapłacić. Dlatego no, w interesie wszystkich jest, żeby wszyscy płacili równo, wtedy te ceny śmieci nie będą rosły, tak? No, bo my możemy płacić tylko tymi pieniędzmi, co ściągniemy, tak? Tutaj no, czasami to różne są jakby też odzewy, że się dochodzi, że się ściga, a ktoś nie wystawia kosza. Niestety płacić muszą wszyscy zgodnie z przepisami, no i tutaj egzekwować będziemy konsekwentnie. W interesie wszystkich, tak? No bo jak odpuścimy jednemu, drugiemu, trzeciemu, to i piąty się śmignie i pozostali ci tak, którzy solidarnie płacą, no to będą płacić więcej, tak? Więc tutaj no, te postępowania robimy, natomiast no mamy świadomość, że no jest część osób, które nie ma żadnego majątku, nie ma żadnego dochodu, a tych jakąś tam zapomogę, której nie można zająć. No nie wszystko się uda, tak? Natomiast gdzie się da, to staramy się jakby tutaj egzekwować, na ile to jest możliwe. Dziękuję bardzo. Chcecie Państwo jeszcze to rozczytane? Następny jest projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania przebudowy drogi powiatowej nr 0349. Projektem tej uchwały wymaga się komisja budżetowa i wydała ona opinię pozytywną. Czy pan burmistrz odniesie do projektu? Proszę Państwa, no to jest uchwała, która umożliwia realizację przebudowy drogi Pierśnianka Ujny. Chodzi o to, że starostwo powiatowe takie zasady przyjęło, że tylko te drogi, zwłaszcza do realizacji, które gmina przygotuje projekt, więc projekt został jakby zrealizowany, no i teraz formalnie, żebyśmy mogli przekazać do powiatu, no musi być uchwała Rady Gminy tak zwanej pomocy rzeczowej, już nie finansowej, tylko jakby rzeczową, czyli projekt, który gmina tutaj opracowała, przekazuje do powiatu. Oczywiście jest to, co mówię, jako wkład naszej części, który wiadomo, wszyscy wiecie, że inwestycje są realizowane, jest to 10% wkład gminy, więc ta kwota będzie liczana na 50% wkład i tak praktykujemy rozliczanie. Natomiast, no, żeby formalnie móc przekazać, tę dokumentację to musi być uchwała rady. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Skoro nie pytam, to przechodzimy do głosowania. Pan Kamila. Proszę za. Pana Stanisław. Za. Płaszczyk Renata. Rowski Piotr. Wyszyński Wiesław. Linia Anna. Łopatowska Jadwiga. Łopatowska Maria. Ogłoda Arkadiusz. Proszkiewicz Sławowicz. Za. Śpiewa Magdalena nieobecna. Stanisław nieobecny. Stanisław Jadwiga. Łódź Kalina. Jestem za. Rona Marwina. Thank you.
głosowaniu brało udział 12 radnych i wszyscy byli za przyjęciem projektu uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 27 przez 44 przez 2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 27 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania przebudowy drogi powiatowej nr 0349T została przyjęta. Następny projekt uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego. Projektem tej uchwały zajmowała się również Komisja Budżetowa, która była opinię pozytywną. I przeczytam tylko uzasadnienie. Powiat kielecki pisem z dnia 19 sierpnia 2021 roku zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na zadania budowa dwóch zatok przystankowych przy drodze powiatowej nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica. Realizacja wyżej wymienionego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu osób korzystających z komunikacji zbiorowej na terenie gminy Pierzchnica. W związku z powyższym podjęcie z wyżej wymienionej uchwały uznaje się za zasadne. Czy pan burmistrz zabierze głos? To jest uchwała, która umożliwia realizację zadania pod nazwą budowa dwóch zatok przystankowych na Straszniowie, w drodze głównej przelatowej Pierzchnica Kielnik. No to jest temat, który od wielu lat jest walkowany, dotyczy tam części miejscowości Straszniów. No, tam jest około 20 domów, którzy tak naprawdę do przystanku muszą po 700 metrów chodzić przy drodze ruchliwej. No wiemy, że ta droga jest mocno obłożona, no i szczególnym problemem jest zima, tak? Kiedy jest odśnieżone i tak naprawdę, bo teraz no to jeszcze powiedzmy można wejść w pobocze gdzieś tam, natomiast jak jest zima, śnieg mał, to no to naprawdę jest bardzo niebezpiecznie. No i tutaj mieszkańcy od wielu lat zabiegali o to przedsięwzięcie. Wprowadzono, jak Państwo pamiętają, na wcześniejszej sesji to zadanie do budżetu, dofinansowanie. Przetarg powiat na ten zrobił. Budowa takich dwóch zatok, proszę Państwa, żeby wiedzieć, po przetargu to jest 180 tysięcy złotych. 90 tysięcy jedna zatoka. To jest taka, jakby no, zgodnie z przepisami, ma 50 metrów długości, 25 metrów najazdu, potem 12,5, 12,5 wyjazd. Tam są rowy, więc muszą być kręgi kryte, kostką, no, krawężnikami, wszystko. No, tak, no, to jest taka główna droga, więc tutaj nie może być żadnych skutków, tak? No, to są takie koszty, tak? I stąd powiat daje 50%, wydaje drugie 50%. Może jeszcze tam wspólnota coś jakby dofinansuje się w postępnych rozmowach tych środków, więc jakby tutaj, no mieszkańcy cały Fundusz Sołecki przeznaczyli na to zadanie, bo to już pokazuje, jak bardzo to ważne jest na nie, tak? To przedsięwzięcie i myślę, że no, ze względu bezpieczeństwa to jest bardzo istotne. No jeśli te zatoki będą wykonane, to wtedy będzie uchwała o ustanowieniu tam przystanku. To też procedura jest i wtedy jak będzie ustanowiony przystanek, no to wtedy autobus tam się będzie mógł zatrzymywać. No i osoby, które będą musiały wolić tą zimą drogą, tylko po prostu do przystanku i jechać, gdzie będą chcieli, czy do Kielnika, czy do Kielnika. Dziękuję bardzo. Jestem pytanie do Was. Proszę. Skoro nie mam pytań, to przechodzimy do głosowania. Adam, czy Kamila? Jestem za. Barasa, Nikola. Właśnie Grena za. Cedrowski, Piotr. Kaśniewski, Wiesław. Wincini, Anna. Łopatowska, Jadwiga. Jestem za. Łopatowska, Maria. Pogłoda, Akrabiusz. Jestem za. Która Magdalena nieobecna, Sędzień nie nieobecny, Stężowski, ja nieobecny, Wójcik Karina, Korona Magii. W głosowaniu brało udział 12 radnych i wszyscy byli za przyjęciem projektu uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 27 przez 45 Rady Miejskiej przez 2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 27 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego została przyjęta jednogłośnie. I następny projekt
Rady Miejskiej w Pierzchnicy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Projektem tej uchwały zajmowała się Komisja Budżetowa, która po analizie wydała opinię pozytywną. Do tego projektu uchwały otrzymali Państwo dzisiaj autopoprawkę. Poproszę Pana Skarbnika o krótką informację na temat sytuacji i tej autopoprawki. To jest tak. Zarówno dowody, jak i wydatki zmniejszone są pod kątem uchwały tej podmiotowej 1 115 375 zł. I tak dochody zmniejsza się z tytułu, zmienia się z tytułu prowadzenia 5 000 zł do pracy do świętokrzyskiego budżetu wojewódzkiego na dofinansowanie potrzeb osób autobusowych, a obydwanej linii użyteczności publicznej. Następna kwota do zmniejszenia kwotem 1 324 114 zł dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z tak zwanego Funduszu Dróg Samorządowych. I tu chodzi o przebudowę dróg. One są były planowane wielokrotnie do realizacji w tym roku, jednak już jestem tutaj proceduralnie. Będą rozpoczniemy te zadania. One też są zakończone w roku przyszłym, bo to też jest przenoszona taką realizację na przyszły. Następna kwota to jest 61 000 zł. Wprowadzamy do pracy z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg wewnętrznych. Tak pana dotacja z podru. 30 000 zwiększenie to są dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 63 838 to są dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z realizacji Funduszu Sołeckiego za rok ubiegły. 4 000 to jest dotacja do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dopasożenie pracowni i szkoły podstawowej Łódzki. 1 100 zł to są wzrosty z kosztów przewozu na szczelinę z Urzędu Wojewódzkiego. 3 000 zwiększenie to są dochody z tytułu realizacji zadań na Ministerstwie Funduszu Alien Miasta Niedomko z wspierania z zajęcia się Facebooku. A zwiększenie 40 800. Tu chodzi o koszty dotacji do Wojewódzkiego Funduszu na utylizację azbestu, zwiększamy na kwotę o 36 000 relacje oraz wprowadzamy 4 800 na likwidację wielkiego wysypiska śmieci. Oraz tutaj w autopoprawce wprowadzamy również kwota 16 800. To chodzi o zwiększenie subwencji oświatowej na wprowadzenie tak zwanych zajęć na dla dzieci. Tutaj chodzi tutaj między innymi o COVID i wyrównanie poziomu nauczania. Po stronie wydatków i tak zwiększamy łącznie 3 200 zł wydatki na funkcjonowanie dowozów autotarowych. 20 000 zwiększamy tutaj na przystankowe. Na tego są czasy, te przystankowe transportowe budynki, to dalsze prawo na Kulewskiego. W drogach publicznych zmniejszamy 324 255 zł na remont drogi z Krzyżyce Granicy, to jest w stosunku rok cały 2022. Ta sama operacja ma dzieje się na zadanie budowa drogi 80 oraz na przebudowę drogi w Burgach. Na 80 zmniejszamy o 964 000, a na Górki 197 000 zł. Zwiększamy wydatki bieżące na utrzymanie dróg łącznie 10 638 zł. Wprowadzamy zadania zjedzarków, czyli montaż garażu. Tutaj chodzi o montaż garażu na terenie zakładu komunalnego. Zwiększamy wydatki na oświatę i wychowanie o kwotę 268 000 zł. Z tego jest kwota 35 000 dla szkoły podstawowej lub zwiększenie dotacji oraz prowadzenie jeszcze 16 000 na zadania na przerwa dla prowadzenia dla szkoły gminy jest 5 250, a dla szkoły podstawowej różnicy 11 550. Zwiększam 4 000 na zakup na zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Lubni oraz 9 000 tutaj dla szkoły, dla budżetu szkoły podstawowej w
Pszenicy. Zwiększamy 170 tysięcy, tworzymy nowe zadanie, to jest wymiana kluta alejowego budynku szkoły podstawowej w Wierzchni, ponieważ szkoda podziału bez pracowania za 20 lat. Zaczął do tego jest konieczna wymiany tego budynku w modernizacji podwórki. 20 tysięcy zwiększamy na koszty pokrycia dotacji dla gmin, które dla przedszkoli, w których uczęszczają dzieci z naszego terenu, a znajdują się poza terenem naszej gminy. Koszty organizacji szczepień zwiększamy o 1100 zł. Następna kwota zwiększamy do 10 tysięcy na dopłatę do programu pomocy społecznej. Zwiększamy 3 tysiące na miejski ośrodek pomocy społecznej, zmniejszamy 17 tysięcy. To są już przesunięcia w ramach miejskiego. Zmniejszamy 17 tysięcy na ożywianie oraz niż to, jak wyprzedzę 12 tysięcy na rodziny doradztwa. Dokładamy do remontu tej placówek wsparcia dziennego 20 tysięcy złotych. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększamy 30 tysięcy na dopłaty do cen ścieków. Zmniejszamy na wysoką sieci na zadanie budować sieci wodociągowej na kanalizacji sanitarnej w Pysznicy 40 tysięcy zmniejszamy. Zwiększamy 50 tysięcy na oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększamy 15 tysięcy na wyładowanie bezpańskich zwierząt oraz kulturze ochrony dziedzictwa narodowego zmniejszamy 20 tysięcy. No i te wreszcie załączniki to są zmiany mieszkańskie, zmiany, które objęły w ciągu drugim wpływania wydatków. No i oprócz tego, że to pan mówił, chodzi o badanie, jakim jest pomoc i podawa podatkowa na badanie. Dziękuję bardzo, że Państwo mają pytania. Nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. A tam czy tam ja? Jestem za. Para Stanisław, chyba. Głoszczy Grenata. Dziękuję. Dębrowski Piotr. Kaśniewski Wiesław. Joanna, Potocka Jadwiga, Potocka Maria, Pogłoda Agariusz, jestem za, Krótkiewsko, Mija, Jura Magdalena, nieobecny, Stępień, nieobecny, Dębrowski, Jan Mieszewski, Wójcik Kalina, Grona Malina, jestem za. W głosowaniu brało udział 12 radnych i wszyscy byli za przyjęciem projektu uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 27/47/2021 Rady Miejskiej w Pieszczynce z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały Rady Miejskiej w Pieszczynce w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Pieszczynica na lata 2021-2036. Projektem tej uchwały zajmowała się Komisja Budżetowa i wydała ona opinię pozytywną. Czy pan skarbnik? No tak krótko może. No tak, zawsze. Te dwa zmiany się wiążą. Tak, właśnie te uchwały wiążą się w klubie i tak się wydaje, że te zmiany, które są pozytywne, no, ale tak jeszcze wspomnę, że tak. Pierwotnie mieliście Państwo jako w uzasadnieniu wspomniane dochody o względzie zmniejszoną kwotę 1 296 211 000. Z tego dochody bieżąco zbliża się o 28 tysięcy złotych, dochody bankowe zbliża się o 567 tysięcy złotych. Wydatki o względzie zmniejsza się o 1 096 000, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 103 tysiące. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 992 tysiące złotych. Bardzo poprawną jest również wprowadzona ta kwota 16 800 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej i wydatków na zajęcia lub na przedszkolach w Pysznicy lub w krajowym.
też została poprawka w fragmencie. Oraz w związku z tym, że część badań z tego roku jest przenoszona na do realizacji w roku ubiegłym, jeśli chodzi o ten dochód samorządowy, czyli sprzedającą dochodów od 2032, także dochód zwiększa się w 2022 roku. Po tym było 1 615 000, z tego dochody bieżące 819 000, dochody majątkowe o 1 103 000 zł. Wydatki obowiązujące wrzesień roku 2020 na 1 615 000, wydatki bieżące o 270 000, wydatki majątkowe o 1 845 000. Ale jeszcze ze zmian, bo to tutaj są te, które od wierszy uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeżeli są pytania, to... Nie widzę chętny, to przechodzimy do głosowania. Adamczyk Kamila. Jestem za. Klara Stanisława. Właściwy Renata. Jestem za. Zendrowski Piotr. Stasiński Wiesław. Jestem za. Kulski Joanna. Jestem za. Upadowska Jadwiga. Łupanowska Maria, Pogłoda Arkadiusz, jestem za, Różbieli Sławomir, za, Śpiora Magdalena, nieobecna, Stępie Zimian, obecny, Stępiorski, Jan, nieobecny, Łuci Kamila, Wrona Magdalena. Jestem za. Głosowanie brał udział w kandydaturze przyjęcie projektu uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 27/47/2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Pierzchnica na lata 2021-2036 została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w artykule 6.8.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Projektem tej uchwały zajmowała się Komisja Budżetowa. Wydała ona opinię pozytywną. Bardzo proszę pana burmistrza o zadanie głosu. Proszę państwa, to jest jakby uchwała taka techniczna. Wynika ze zmiany aktualnie nowelizacji ustawy w tym zakresie. Pierwotna uchwała była z 2003 roku, a więc 18 lat temu. Ustawa się zmieniła, więc jest potrzeba dostosowania jej. Te dodatki mieszkaniowe to wylicza się dość skomplikowany wzór, więc tutaj nie będę przybliżał, bo tak tylko informacji nie powiem, że tak na dzień dzisiejszy w naszej gminie tylko dwie osoby korzystają z tych dodatków, więc jakby no. Nie jest jakaś duża skala, na to pewno formalnie musi być, nie są takie duże kwoty, ale proceduralnie musi być ustalone, jaki procent, jakie co, dostosowany do ustawy, stąd też jakby tutaj kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowała ten projekt tej uchwały i z swojej strony jest prawda, żeby się tak uchwalili, żeby no tą procedurę stosować, bo ustawa nakłada taki obowiązek gminy, więc muszą być uchwalone. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie państwo pytania, bardzo proszę. Skoro na pytanie, to przechodzimy do głosowania. Adamczyk Kamila. Jestem za. Baran Stanisław. Za. Błaszczyk Renata. Zdrowski Piotr. Kaczyński Wiesław. Za. Miłasna. Za. Podolska Jadwiga. Jestem za. Podolska Maria. Za. Łoza Arkadiusz. Za. Troszkiem Słomowin. Za. Szkoda Magdalena nieobecna, Stępień Michał nieobecny, Stępowski Jan nieobecny, Łódź Kalina, Rona Marzina. W głosowaniu brało udział 12 radnych i wszyscy byli za przyjęciem projektu uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 27/48/2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 27 września 2021 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych,
o których mowa w artykule 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych zostały przyjęte jednogłośnie. I następny projekt uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy w sprawie określenia zasad, sposobu czy trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Pierzchnica lub jednostkom podległym. Projektem tej uchwały zajmowała się Komisja Budżetowa i po analizie wydała opinię pozytywną. Pan skarbnik, bardzo proszę o zabranie głosu. No to tak, jak pan wspomniał, czy po prostu ta uchwała też ma jakiś charakter ogólnie obowiązkowy, ponieważ stara uchwała była z 31 marca 2019 roku, to jest też już ponad 10 lat temu, przepisy prawne doszły się zaktualizowały, nowe przepisy doszły dotyczące pomocy indywidualnej. Kierowcą i osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Dlatego myślę, że powinniśmy się podzielić nowe uchwały. Tutaj chodzi o zaległości, te, które nie podlegają ordynacji podatkowej, to tak zwane tutaj właśnie należności cywilne prawne. Przede wszystkim to są należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i tego typu zobowiązań, które w tej stosunku na posiadane należności u mieszkańców. Czyli podmiotów gospodarczych z poza terenem naszej gminy. No czasami zachodzi konieczność, żeby takie należności umorzyć. Ze względu na to proceduralne, na przykład jeżeli dłużnik umrze przed pierwszej, to jest firma, ta osoba prawna przestanie istnieć, zostaje wypisana z ewidencji. Lub też skarbno przez to ludzkie, to jeżeli ktoś oczywiście ten stan materialny jest osoby, która nie pozwala uregulować na siebie należności, bo różne są wypadki osoby, mogą być powiedziane, tylko też no, jest taka, żeby dać taką możliwość tej później szkody, aby tą należność umorzyć lub rozłożyć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytanie, Tutaj przechodzimy do głosowania. Zaciekam ja. Maran Stanisław. Za. Błaszczyk Renata. Zdrowski Piotr. Za. Kraśnieński Wiesław. Za. Litwin Jasna. Za. Bodowska Jacika. Za. Bodowska Maria. Za. Bogota Arkadiusz. Za. Ruszkiewicz Słowom. Za. Skoro Magdalena nieobecna. Wstępie nieobecny. Zdrowski Jan nieobecny. Łucik Kajna. Za. W głosowaniu brał udział 12 radnych i wszyscy byli za przyjęciem projektu uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 2745/2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilno-prawny przypadających gminie Pierzchnica lub jednostkom podległym została przyjęta jednogłośnie. I teraz mamy czas na wolne wnioski. Jest to Kraśnieński, bardzo proszę. Ja zacznę. Chciałbym usłyszeć od pana burmistrza kilka słów na temat bezpieczeństwa Pierzchnicy. Na pewno docierają do pana burmistrza trudne wiadomości od ludzi, co tu się dzieje, a źle się dzieje. Tego pojawia się też nie wiem, jak w innej miejscowości, tak naprawdę. Są tutaj radni, to mają większą niedowiedzę. Ale w Pierzchnicy źle się dzieje. Jaka jest sytuacja nasza z policją? No i co się robi z tym kierunku, aby jednak pozwolić to bezpieczeństwo? Ale może konkretnie w których miejscach? Bo może, no ja nie mogę nie wiedzieć wszystkiego, więc niech pan powie. Są takie, w których miejscach to był tak. Rynek, Błonie tam, gdzie jest ta wiata. Przy szkole następna ta wiata, co jest.
A co się dzieje, no to, to chyba pan nie wiem, czy tam ktoś daje na to. Dziękuję. Też jeszcze pan Jędrzejewski. Ja do pana burmistrza. Ja bym prosił, żebym zaprosił tu na następną sesję jakiego pana z powiatu. Mam parę słów dla niej. Pan dyrektor, proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, czy tam z osi, czy z dróg nie jest możliwość uruchomienia jakiegoś kursu rano, tak około godziny 7, bo to ludzie proszą o kwotę takich osób uczących się, czy studiujących. I powrót z Kielc, on tam się tej drugi, aż tam osiedli do Kielc, i powrót z Kielc gdzieś tam około po 15, między 15 a 16. Czyli było, no, takie miałem zgłoszenie. Dziękuję. Dziękuję. Więc może zacznę od końca, tak, bo ważniejsze jest. Jeśli chodzi o uruchomienie kursu, jak Państwo pamiętają, zdaje się, dwa lata czy trzy lata temu uruchomiliśmy taki kurs, który miał taką pętlę, Wierzchnica w podlecie Strojnóg, wjeżdżę z Równia, Równia Rządowa, Osiny, Wierzchniaka, Wierzchnica. No i ten kurs jeździł tydzień czasu, jeździła jedna osoba, czasami dwie, no więc jakby przewodnik zrezygnował, bo jakby to no nie było to celu i sensowne, także na dzień dzisiejszy nie bardzo widzę możliwość zorganizowania takiego kursu. No bo jakby nie korzystali z tego uczniów, tak? To, przepraszam, ja tutaj... Bo, ale ja skończę, bo trzeba pamiętać tak, że my możemy zrobić kurs na terenie gminy. Natomiast ja rozumiem, że chodzi tutaj, żeby to jest do Kielc, bo to już jest problem. Z prostej przyczyny, bo my możemy zrobić na terenie gminy, natomiast musiałaby wejść w kooperację tutaj gmina Daleszyce na przykład, no i gmina Kielce, więc tutaj no, na tej trasie Wierzchnica, Kielce, kursy są, więc na pewno z gminy Daleszyce żadnych pieniędzy nie będą do układania do tego, żeby jeździli, więc... A organizowanie, to był taki kiedyś pomysł, taki przesiadkowy, tak, że jedzie tutaj, przychodzi do Wierzchnicy, tak, 5 minut przed planowym odjazdem z Wierzchnicy, żeby więc no nie wypaliło to, tak, w praktyce, no, na początku deklaracji było, że tam ileś tej puszki miał jeździć, potem ostatecznie jeździło dwie, jeździła jedna osoba. I w sposób naturalny ten temat jakby nie wypadł. Natomiast w tej chwili przypomnę, że jest organizowany kurs do wielka kierunku, tak? W drugą stronę podam jednak grupa uczniów dość spora, gdzie no nie było dojazdu. I jeździ tutaj właśnie w drugą stronę, że Wierzchniaka, Osiny, Drównia, Rządowa, Drównia, Wielkie Podlesie, Stojku, Podlesie, tak? I Straszniów. My tutaj mamy dotację do wojewody na ten cel, 90% kosztów, więc płacimy tylko 10%. Natomiast już tą trasę na tej gminy mieli przewoźnik jakby w własnym zakresie ją tam organizuje, no ale wiem, że tu dość spora grupa kilkunastu nauczycieli jeździ. I jedzie rano i po południu są przewozy i to się jakby sprawdza, tak? Tu jest zapotrzebowanie, korzystają z tego uczniowie, więc to ma to sens. Natomiast no, no mamy tam kurs Maleszowej, tak, do Kielc, ale to jest wyłącznie, myśmy się podpięli pod wnioski gminy Morawica, bo oni jakby, bo na naszej gminie jest tam 2,5 km my płacimy, a pozostałe 20 parę kilometrów płaci gmina Morawica i myśmy jakby mogli tylko uruchomić te, które oni uruchamiają, no bo oni się nie dostosują do naszych potrzeb, tylko no bo oni bardzo 80% kosztowamy, tylko nawet więcej niż 80%. Więc myśmy się tylko podjęli na przedłużenie ich kursu, tak? Natomiast to reaguje tutaj uruchomienie tego, no życie zweryfikowało, że na dzień dzisiejszy nie bardzo jest zasadne. Jeśli chodzi o zaproszenie przedstawiciela zarządu dróg, jak najbardziej wystosujemy takie zaproszenie do dyrektora powiatowego zarządu dróg, żeby taką osobę tutaj przyszło, żebyście Państwo też mogli jakieś przekazanie polączki. Teraz jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No jest to temat nieprosty, tak? Bo pan radny też był u mnie i wcześniej na sesji zgłaszał. Zaprosiłem tutaj zastępcę komendanta komisariatu z Chmielnika, przedłożony, bo pan rozmawiał dużo z nim. Pismo stosowne złożyliśmy.
Jakby no, obiecano, że będą jakieś dodatkowe patrole. No i jakby na tym się to skończyło, tak? Więc no, oni tylko informują, że w danym momencie, jeśli się coś dzieje, to żeby w danym momencie dzwonić, reagować, no bo też mówią tak, no nie mogą sobie pozwolić na to, że patrol będzie mocno wstał w Kieśnicy, tak? Na rynku i pilnował Kieśnicy, no bo mają jakieś ludzie. No jedynie co my na przykład tak, no na rynku w tej chwili w ramach tej modernizacji jest przewidziany montaż 5 kamer, monitoringu i dodatkowe oświetlenie, więc jakby myślę, że to w sposób naturalny powinno w jakiś sposób uspokoić sytuację i rozwiązać problem, tak? No jeśli chodzi o sprawy tam na Błoniu, no to jak Państwo pamiętają, taki był zamysł, tak, żeby ta młodzież miała swoje miejsce, więc tam wyznaczono, że to jest to miejsce, które się tam spotyka. No jeśli no, coś się dzieje, no to trzeba w danym momencie jakby reagować, no bo jak rozmawiałem właśnie z komendantem, to no, ja nie postawię radiowozu, żeby w Kieśnicy stał, zdominował całą tą noc, tak? Więc no, taka jest sytuacja, tak? I zdaję sobie sprawę, że to jakby nie satysfakcjonuje, tak? Bo problem nie jest rozwiązany. Natomiast dajmy, no, to co my możemy zrobić, no to tutaj ten monitoring rynku. No, założyliśmy kiedyś monitoring wokół urzędu gminy i jakby problem z nim, tak? Skąd się młodzież wyniosła, to też były trudne. Natomiast i wtedy, no ten monitoring pozwoli, że nawet jeśli będzie jakiś eksces, no to będzie można go dość jakby zidentyfikować, będzie do domu postępowanie, policja będzie miała, bo musimy wiedzieć, że no ze względu na ochronę wizerunku i tak dalej, to ten monitoring może być tylko na potrzeby policji wykorzystywany, tak? Ja też nie mogę upubliczniać każdemu, kto sobie zażyczy. Tylko właśnie jeśli wyjdzie sytuacja, że jest postępowanie karne, wtedy policja ma takie uprawnienia i może wystąpić o udostępnienie tego monitoringu i wtedy jakieś działania podejmować w odniesieniu do konkretnych osób, na które się zachowują niezgodnie z prawem. Możemy, powiem tak, idąc tym tropem, ja spróbuję zaprosić komendanta na kolejną sesję. Myślę, że to też jakby z jego strony nie mogą też przedstawić, tak? I Państwo też zgłosicie. Niech to będzie, tak? Tak jak tu jest zarządu, no to sobie, żeby ten przekaz informacji był szerszy, tak? No bo też na pewno jak ja sam mówię coś przedstawiam, no to jest inaczej. No myślę, jak odnasz będzie do sporej grupy, czy radnych, czy sołtysów przekaz, to też będzie inny wynik, tak? I to też nie będzie tak, że no a no bo tak, no to mówisz, że nas badali. Byś tam przekazał, pogadał sobie, pismo wysłał, oni mieli tak, tam coś tam zrobili, patrol jakiś przejechał, no mówią, że jak przejeżdżają, no to jest spokój. No przecież jak nikt kolega jedzie... No to nie jest, no ale wiecie no, więc chodzi o to, żeby oni... Komendant niech on to usłyszy od was wszystkich, tak? I to jest zastraszanie mieszkańców, to trzeba patrzeć na no to dlatego trzeba do miłości się sprawdzić. Nikt się tu nie zadzwoni, nikt nie powie, bo wszyscy się boją. Ale jak się zadzwoni, to trzeba czekać na policję 5 godzin, więc to ja no więc dlatego, proszę Państwa, no będzie komendant, nie udzieli informacji, jak to wygląda. My na policję nie mamy żadnego. Także, proszę Państwa, to jest wniosek taki, że ja na następną sesję spróbuję zaprosić tutaj komendanta Bielinka i niech przedstawi, jak on widzi działania prewencyjne, jak z ich strony to wygląda, tak? A jak nie będzie zapowiedziano, bo to wszyscy jedzą do tego, że przyjedzie kontakt. To tak samo policja. Podjeżdża, idą do policji. Strasznie o was trąbię, żeby podjedziesz dzielnicowy, nie spowiedza z jakimś drugim podjazdem, to z daleka, ale patrzę to spokój, to nawet nie po prostu. Czy macie Państwo jeszcze pytania?